Transmitujesz na żywo, tak ci tu mówią. Bardzo dzień dobry, bardzo witam. Przerzucam na siebie, jak co dzień zapominam, gdzie to się przerzuca. O, no siemano. Cześć, coś dzisiaj dalej to jakoś tak stoi. Dzień dobry, hejo, witam serdecznie. Zaraz to muszę odstawić. Dobra. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich przybywających. Czekamy na naszego gościa dzisiejszego. Dzisiaj moim i waszym gościem będzie Wiolka Walaszczyk, fantastyczna komiczka. I co? I o, i jest już Wiolka. No jaka punktualna. Czekamy. Łączenie. Nadal łączenie. Bardzo dzisiaj długo łączenie, ale mamy cierpliwość. Dzisiaj babskie popołudnie, ktoś pisze tak. Ulubione panie Agaty. Ho! Wiolka! Dlaczego ja nie słyszę żadnego dźwięku z twojej strony? Halo, słyszysz mnie? O, teraz się słyszę. Szanowni Państwo, pozwól Wiolka, że Cię przedstawię dzisiaj. Zrobię to głośniej. Dobra. Moim specjalnym gościem dla Państwa uciechy jest Wiolka Walaszczyk. Wielki hałas proszę dla Wiolki, brawa, ochlaski. Wiolka, cześć. Super. Oczywiście rozmowa. O, nasz gość się podwiesza. Wiolka, masz dobry ten? Masz dobry zasięg? To znaczy dobry net? Kurwa. Co się dzieje? Jesteś na Wi-Fi? Bo to się zdarzało, jak ludzie byli na sieci, wiesz, na sieciowym internecie. Nie wiem, gdzie jestem. A teraz mi dobrze, jest wszystko ze mną dobrze? Z tobą tak, tylko chodzi o połączenie jeszcze, co nie? Ja mam blisko router, specjalnie sobie wszystko przeniosłam i to po prostu tutaj tak mam nadzieję, że to będzie wszystko działało. Teraz działa, więc jest okej. Nie zapłaciłaś za net, ktoś napisał, Roxy napisała. Zapłacone za net? Tak. Nie wiem. Na pewno. Tomek! Zapłać za net! Dobra, zaraz szybko Tomek zapłaci. Dobra. Ale, a możesz... Możesz sprawdzić w telefonie, czy jesteś połączona, wiesz, przez Wi-Fi, bo może jesteś z sieci. Dobra, tylko... To jest teraz ciekawy moment i sprawdzamy, jak jedna z najbardziej popularnych komiczek w kraju radzi sobie z telefonem. Tak? I co? Kasia, ja się boję się, że jak ja to sprawdzę, to się rozłączę. No to jak tak się stanie, to najwyżej się przyłącz jeszcze raz, bo myślę, że Wi-Fi nam mocno pomoże, wiesz? Czyli bo jesteś tak jakby w różę. Na Wi-Fi, a nie na sieci. Tak, a poczekaj, zapytajmy ludzi. Ludzie, czy wy dobrze słyszycie Wiolkę, czy tylko ja mam tutaj problem? To poczekajmy, bo my mamy z opóźnieniem komentarze, a już potem jak ruszymy to na pełnej pi... Dwie piękności ktoś napisał, zobacz. Ktoś napisał, że lepiej mi w blondzie, że bigos się już gotuje, to tutaj jest fajnie. Bardzo prosimy, dzisiaj jest dzień bez hashtagów i bez komentarzy do bigosu. Bardzo, dobra? Ja też, tym bardziej, że przed chwilą robiłam lasagne, Kaśka robiłam lasagne. Natomiast z wina dodałam bimber przez przypadek, bo ktoś dał mi... butelkę wina, myślałam, że to jest butelka wina, ale też mi nie pasowało, bo było takie ciemne to wino, takie wiesz, odkręcane, nie, że z korkiem odkręcane i dolałam pół szklanki tego, do tego sosu na lasagne i tak zajechało mi takim właśnie bimbruchem, myślałam, że wino jest zepsute, wzięłam takiego hausa, się okazało, że to był bimber, ktoś dał w prezencie po butelce po winie bimber i dodałam bimber do lasagne. Dostaliśmy teraz wszyscy dwie informacje. Raz, że jesteś lekko dziabnięta, bo chłysnęłaś sobie bimbru przed całym live'em. Dobra, to wykorzystamy. A dwa, bardzo dobry rewir mnie sprowadziłaś, bo ty słyniesz z tego, że ty bardzo dobrze gotujesz.
Ja jestem świetnym gotowaczem, ja uwielbiam gotować, jestem w tym najgorsza. Jestem w tym najgorsza, nie umiem, ale tą kwarantannę przeznaczyłam na naukę w gotowaniu. Jest dużo rzeczy ląduje w śmietniku albo w kiblu. To jest niesamowite, że ty nadal próbujesz. Ile lat to już Nie. trwa? Nie wiem, całe życie, naprawdę. Całe życie. Ja ciągle nie umiem, denerwuję się. Mam sprawdzone, prawda, swoje przepisy, tosty, które wiesz, nie są okej. Tostów nie da się spieprzyć. Więc Aha. robię to, nie? Bo Ale. ja nie wiem, bo ty dużo rzeczy ogarniasz. Jesteś generalnie taką osobą, która dużo potrafi ogarnąć rzeczy. I ja nie wiem, czy kiedyś trafiłaś. Są w internecie takie różne przepisy, że nie, możesz sprawdzać coś innego niż te twoje sprawdzone, które się nie sprawdzają od lat, nie? Ja wiem, ale słuchaj, ja kupiłam sobie trzy książki kucharskie, Aha. ale kupiłam je dlatego, że miały ładne kolory w ogóle, są piękne i ładnie Rozumiem. wyglądają na półce. Tak, okej. Okay. Bo ty, aha, tak kupujesz książki. No, 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 żeby tam ładnie. Pasował mi do kuchni. Kumam, dobrze, dobrze. I czasem do nich zaglądam, próbuję coś z nich zrobić, ale to jest obleśne, fuj, nie A powiedz, wychodzi po prostu. bo ty też ze sceny mówisz o twojej sytuacji prywatnej. Wszyscy, którzy oglądali twój ostatni program, No, można nazwać to problemem, krótko mówiąc. twój ostatni program, wiedzą, że ty jesteś mężatką. I Jestem! jak tak. Co? Jestem. Jesteś. No, jesteś. I jak twój mąż reaguje na te twoje kulinarne wyczyny? To znaczy, ja mu od początku szczerze powiedziałam, ja nie gotuję. Jak chcesz, to sobie gotuj. Ja się z tego wymiksowuję, ja mogę ci towarzyszyć ogólnie w życiu, być śmieszna, wspierać się w ciężkich momentach, wyczyścić właśnie kibel czy coś, przekopać ogródek. Nie gotuję, nie umiem. Jak jesteś głodny, zrób sobie sam, nie oświadczaj mi na głos, że jesteś głodny, nic z tym nie zrobię. Mogę ci pomachać, jak mi powiesz, że jesteś głodny. Zrobić. Okej. Koniec. Ale Mam. i mimo wszystko coś cię ciągnie do tego, żeby jednak gotować, że mimo, że już masz ułożoną sytuację z mężem, że nie musisz. Tak, ponieważ wymyśliłam sobie, że będę weganką, a nie wegetarianką i uczę się kuchni wegańskiej. No, no bo jednak, nie wiem, czy pamiętasz, moje początki wegetarianizmu wyglądały tak, że jadłam tylko frytki z maka. Że już, Potem no, że krok przed pełnym wegetarianizmem, no. uznałam, że muszę wzbogacić swoją wiedzę wegetariańską o coś więcej niż frytki. Potem zaczęłam jeść, zamawiać w maku sałatki z kurczakiem bez kurczaka. Tak, robiłam takie różne rzeczy. Bardzo się ludzie cieszyli w McDonaldzie z tego. I uznałam, że okej, jestem gotowa na to, żeby przejść na weganizm. I ile to już trwa teraz? Od kiedy jesteś weganką? Prawie 2 tygodnie. I co się dzieje teraz? Chodzę głodna, bardzo jest mi słabo. Rozumiem, dobrze. I, no, a ta lasagna jest wegańska, przepraszam, to co dzisiaj Tak, popróbujesz? jest, bo zamawiam sery wegańskie, mleko jest migdałowe Tak. i nawet coś tam wymyśliłam, że bezglutenowo, czyli beszamel robię z mąki kukurydzianej. Nie wiem, co się dzieje. To jest teraz takie. No, popisy przed całym sobą, nie? Ale to wiesz, że jesteś teraz bezpieczna ze swoim talentem do gotowania, bo w kuchni wegańskiej nie zawsze musi być tak pysznie jak w tej pełnej kuchni, więc Ja to wiem. wszystko może być usprawiedliwione, nie? Jest niesmaczne bardzo. Jest, to znaczy moje to, co ja jem. Nie, też No. nie chcę mówić innym weganom, którzy robią jedzenie, nie chcę żadnych wegan obrażać. Nie wiem, pewnie ich jest dobre. Moje jest bardzo. Ale jem. I chodzę taka półgłodna, taka, jestem trochę jak taka śnięta ryba, ale myślę, że działa. No działa na maksa. Mogłabyś też wejść w taki catering dietetyczny. Teraz jak my nie mamy pracy, nie, komicy, nie możemy jeździć, to może byś robiła właśnie dla wegan, ja nie wiem, waszej okolicy, bo my się łączymy teraz z suszem, dobrze kojarzę? Tak. Nie wiem, Super, może... tak. To tutaj jest duży popyt na cateringy. Jest 5 tysięcy mieszkańców, tyle co w jednym falocu na Przymorzu, Tak. więc To myślę, że. jedna weganka. I ludzie tutaj czekają na taki catering, szczególnie z mojej ręki na bank. No to dobrze, pięknie. Padło pytanie, bo tutaj oczywiście ludzie też nam piszą, ile macie razem lat? 42 chyba, jak dobrze policzyłam. 40, no nawet niecałe 42 bez jednego dnia. Bez jednego dnia, ale ktoś zapytał, czy umyłaś włosy?
Tak. Bo to pewnie moi ludzie ode mnie z mojego kanału, ponieważ ja mam taką umowę z ludźmi ode mnie z Insta, że przez czas kwarantanny nie myję włosów i się nie maluję. I no właśnie dzisiaj z szacunku tutaj do też twoich widzów, bo pewnie no, ludzie na twój kanał są już przyzwyczajeni do kogoś, kto wygląda bardziej niż człowiek, znałam, że umyje włosy i się, no dokładnie, i się pomaluje. I tak się właśnie zastanawiałam, czy ludzie, którzy przyszli ode mnie, będą wkurzeni, że dlaczego ja to zrobiłam, ale postaram się je jakoś przetłuścić jeszcze dzisiaj i zmyć makijaż na... Tak, żeby być sobą, nie? Jak już wrócisz na swojego Insta, żebyś była sobą. Tak, żeby nie oszukiwać. No. Ale ja ci powiem, że ja byłam pewna, że ty umyjesz włosy i byłam pewna, że zrobisz oko i ja też dzisiaj umyłam włosy, bo już też były takie, wiesz, już tak... No, ale jakie loki w ogóle, zobacz, jakimi jesteśmy owcami, jaka beka. Nawet patrz, jak jesteśmy blisko, to jest przedłużenie włosów. Zobacz, widzisz, co się dzieje? Aha, aha. Jaka beka. Beka, fuj. A ty w ogóle wiesz co, bo ja wczoraj jak zaczynałam live'a, to też chciałam zacząć taki challenge, ale jeszcze go nie zaczęłam. Właśnie piasecka challenge i długość odrostów, ale ty widzę, że ty w ogóle wygrywasz. Gdzie są twoje blond włosy, nie? Co się stało? Tu, patrzcie. Są. To jest to. To jest to, co zostało przez dwa... O, widzicie? No. Dwa lata zapuszczania odrostów. Lotek miał z tego największą bekę zawsze, że ja mam coraz dłuższy odrost i za chwilę to będzie ombre i sombre. I faktycznie tak się stało. Zrobiłam sobie ombre i sombre z tego mojego odrostu. I co? No i to czekam, miałam już dawno być u fryzjera, żeby wyciąć końcówkę tego blondu, no ale nie dotarłam, także tak to wygląda. I wytrzymałam, zacisnęłam zęby i wytrzymałam. Dwa lata. Kurde, to my się przejmujemy, że ta kwarantanna miesiąc, dwa, trzy potrwa. Się da. W ogóle, wiecie, to wpadłam na świetny pomysł, że jeżeli ta kwarantanna potrwa więcej niż 9 miesięcy, a ja nie widzę się z moimi rodzicami już 3 tygodnie, to uznałam, że za 9 miesięcy wezmę jakieś obce dziecko. No. I skręcę im, że urodziłam, nie? I przyjdę do nich z dzieckiem, chociaż mój brat powiedział, że to jest głupie, bo tata też ostatnio tak ciężej z sercem i mogą tego nie wytrzymać, jak im powiem, że żart i zabiorę im to dziecko, nie? To inaczej, nie. Ale ty przyzwyczaiłaś ludzi wokół siebie do tego, że masz popierdzielone pomysły, nie? Więc ja myślę, że to by nie było zaskoczenie dla twoich tych. Ty, Wielka, mi się teraz przypomniało, opowiedziałabyś historię, jak poszłaś na koncert, i ten? O Jezus, proszę cię, bo może nie wszyscy tutaj wiedzą, no proszę cię. Odnośnie pomysłów myślałam, że powiesz o tym, jak skręcałeś mylę, że jestem w ciąży. Który płakał i mówił, że mam urodzić to dziecko i Jezu, to jest było śmieszne. Nie, to był żart. No, ale z jednej strony straszny, a dla nas był śmieszny, no. Ja ale... umarłam. Dawaj, tak. No. Był koncert Łąki One i ja dostawałam zewsząd informację, że na koncertach Łąki One ludzie się przebierają, że jest mega klimat i że przebierają się za różne robale, owady, za naprawdę, że każdy się angażuje w to przebranie. Mój brat, który jest ratownikiem medycznym, obstawiał ten koncert i załatwił po prostu bilety dla mnie i dla Tomka. I mówi do mnie, dzwoni do mnie, to już był jego drugi koncert z rzędu. Mówi, słuchaj, wczoraj ludzie się na maksa przebrali, dzisiaj też, dawaj, przebierz się, to że tak na maksa, Wiolka, musisz coś odwalić, bo tutaj będzie ciężko, żeby kogokolwiek przebić. No jak dla mnie ktoś rzuca wyzwanie, że trzeba coś przebić, trzeba się przebrać jakoś durnie, to no to jest idealny haczyk dla mnie, więc ja pojechałam do domu rodzinnego, do mojej mamy Elżbiety, która uwielbiała przebieranki i w ogóle ma dużo różnych durnych gadżetów w domu, ja nie wiem skąd ma to ma. I zaczęliśmy szukać stroju dla mnie, więc znalazłyśmy jakieś rajstopy w groszki, jakiś jej strój w panterkę jednoczęściowy z lat 90. jakąś czapę taką rosyjską, dorysowałam sobie brodę, pejsy, wąsy, zrobiłam sobie monobrew. Jeszcze z mamą zrobiłyśmy mi takie włosy pod pachami, tak, futro tutaj na klacie zrobiłam sobie takie włosy na klacie i zrobiliśmy takie, wzięłyśmy od kaptura, odpięłyśmy misia i tutaj to wszystko przypięłyśmy tak, że miałam takie wkładki pod pach. Tak. I na to założyłam szlafrok taty, na to wszystko jeszcze kożuch mamy
No i dzwoni mój brat i mówi, jak tam jesteś już dobrze przebrana, wszystko to jest full ludzi, wszyscy są mega przebrani. Więc ja mówię, dobra, to jeszcze tam coś sobie podrysowywałam, jakieś durne okulary. Mama wyciągnęła ze swoich okularów szkła kciukami, mówi, weź jeszcze to, bo to bez tego to nie, to nie pójdzie, musisz jeszcze to. No i dojechaliśmy na koncert do Starego Menażu we Brzeszczu. I nikt nie był przebrany, ludzie byli ubrani na galowo, jak na koncert. Mój brat, który jest pracownikiem medycznym, umarł z beki, a najlepsze jest to, że ja wchodzę na tą salę tak. I mój brat mnie widzi już po przekątnej i mówił, opowiadał obcym ludziom o tym, że teraz przyjdzie moja siostra, na pewno będziecie wiedzieli, która to jest. I ja wchodzę i czeka na mnie grupa ludzi, która do mnie macha, totalnie ich nie znam. Tak. Pojechałam sama, bo czekałam na Tomka. Mój tata mnie zabił. Taki dumny tata zawozić córkę przebraną, nie? Tak. Wchodzę tam, ci ludzie do mnie machają, ja coś obcy, ja tam idę, a rozglądam się, że nikt nie jest przebrany. Oni ze mnie po prostu kręcą dekę na maksa, prawie padają ze śmiechu. I mój brat też się śmieje, jest po prostu przeszczęśliwy, zadowolony i w ogóle wszyscy się na mnie patrzyli jak na idioty. Nikt nie był. Przebrany. Ktoś napisał jak Bridget Jones, tak, to było jak z filmu o Bridget Jones, nie, ta scena. Jezu, mnie to tak bawiło, jak ja to u ciebie widziałam na Insta, całą tę relację, ja myślałam, że zajdę, nie? Ale najlepsze jest to, że był ktoś z moich znajomych i mówi, to jest twój brat? I ja mówię, tak, ale jesteście zajebistym rodzeństwem, ty się przebrałaś za postofię, a on za ratownika medycznego. Nie, kurwa, on jest ratownikiem medycznym, naprawdę. Ty jemu robisz jakieś numery, że go też wkręcasz w jakieś takie sytuacje? No bo to była ewidentnie, wiesz, no wkrętka naprawdę na medal, nie? Nie wiem, że to była wkrętka na medal. Nie robię mu żadnych akcji, ponieważ nie mam je tyle w Gdańsku i tak dalej, ale teraz podsunąłeś mi pomysł, że powinna. Koniecznie. I jakąś taką, wiesz, zemstę za wszystkie wkrętki, które on ci zrobił. Masz teraz dużo czasu na kwarantannie, możesz to przemyśleć. Ty, ale za to, i patrz teraz, zobacz, ja tylko chciałam zauważyć, zobacz, doceń przejście insta redaktorki do kolejnego wątku, dobra? Słuchaj. No. Nie robisz takich akcji z bratem, ale za to robisz inne akcje związane z bratem. Akcje ostatnio na Facebooku, za co wielki szacun. Wiolka rozpoczęła zbieranie pieniędzy na ekspres dla kawy, do kawy dla ratowników medycznych teraz w tym trudnym czasie działających. Wielkie brawa, Wiolka. Udało się zebrać? Tak, udało się zebrać. Dziękuję ślicznie. Tutaj należą się brawa dla wszystkich, którzy wsparli tę akcję, którzy udostępniali tą zrzutkę i bardzo jeszcze raz chciałabym wszystkim serdecznie podziękować z całego serca. Udało się, ekspres już jest na bazie u ratowników medycznych. Jest kawa, odbywało się mnóstwo palarni kawy, więc no, chłopcy są przeszczęśliwi, zadowoleni i piją kawę, więc mają siłę na to, żeby jeździć. Ale już o tym myślałam wcześniej. I zanim jeszcze zaczął się ten cały styl o tym, żeby zrobić kiedyś albo jakiś występ i przeznaczyć im na taki ekspres, bo to jest jednak masakra, jak im zajmuje to czas, stanie i zaparzanie tej kawy po prostu, a często oni mają, to jest sekunda i dzwoni, sekunda wezwanie i nie mają czasu, a tak to oni sobie teraz faktycznie podstawiają, biorą i lecą dalej, nie? Więc naprawdę mega dzięki. A ciebie zawsze ciągnęło też do jakichś takich akcji pomocowych, nie? Jak coś gdzieś trzeba było ogarnąć, to zawsze byłaś, no tak. No tak, no tak, tak. Jakoś tak gdzieś tam mam w sobie tą chęć pomagania, jak mogę oczywiście, to jestem otwarta jak najbardziej, jak nie, to też tak, moim kosztem. Ale to mi nie szkodzi. Lubię. Gdzieś tak mam w sobie tą taką naturę pomocnika. O. No. No i widzicie, i to też ja tutaj w tych live'ach też przedstawiam różne oblicza moich gości, komików i komiczek, że to nie tylko te postaci, które znacie ze sceny, ale też poza sceną robią różne fajne rzeczy. Ale a propos sceny, Wiolka, powiedz jak tam, bo wrzuciłaś w net chyba z 2-3 tygodnie temu, może miesiąc temu, nie wiem, bo już mi się czas zakrzywia teraz. 8 marca, Dzień Kobiet, równiutko. A, 8 marca wrzuciłaś, no, tak. Swój program Życie od Kuchni. Tak. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszamy Was serdecznie, jak się skończy live, lećcie na YouTube i oglądajcie ten program. Jak jesteś zadowolona z tego, jak to tam się przyjęło, jaki masz odzew? Wiesz co, mam super odzew. Ja trochę oszukałam system, bo wyłączyłam komentarze, dzięki Bogu, że to zrobiłam, bo wiedziałam, co będzie. Byłam
przygotowana na główną burzę właśnie do bigosu, miejsce kobiety jest w kuchni, za wulgarne, taka, o, pizie to mam, krótko mówiąc. A to było to, że za tego, tak? Za dużo. No właśnie, że a, pizda taka, tam dziwka, straka, tam dostawałam różne wiadomości i uznałam, że tym razem na to sobie nie pozwolę, na to całe szambo takie słychające kobiety gdziekolwiek, więc było przyłamko. Przepraszam, Wiolka, przepraszam, bo chciałabym dokończyć, bo to jest mega ciekawy wątek, a tu kolejny komentarz się pojawił, że cię słabiej zaczęło słychać. Coś, może masz przetkany głośnik, ktoś napisał? Czy mam przetkany głośnik? A teraz? Słuchajcie, a jak teraz? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Może muszę tutaj trzymać bliżej to. Nie, nie, to raz, u mnie brzmisz, jakbyś na centrali telefonicznej pracowała, ale nie wiem jak u ludzi, bo ja tutaj o tych ludzi, tak, ci ludzie, dobrze słychać. No to najważniejsze, że u nas... No dobra, no to dobrze słychać, tak? Tak, i przepraszam. No i oszukałaś system właśnie, bo się spodziewałaś dużej takiej, dużego ataku. Jak to się... Klasyka, więc oszukałam system. No i słuchajcie, wydarzyła się niesamowita rzecz, bo tak jak w komentarzach zazwyczaj piszą ludzie, którzy no, mają ochotę i czas, żeby napisać cokolwiek durnego, bo ci, którym się po prostu podoba, to rzadko piszą. Czasem po prostu dadzą okejkę i nie chce im się pisać. A tutaj no, nikt do mnie prywatnie nie napisał, że ale gówno do bigosu, tylko pisali ludzie do mnie na Instagram, na fejsie, na moim profilu, zostawiali wiadomości u Mieszka Minkiewicza, bo widzieli, że on mnie zapowiadał. Do Lei w komentarzach pisali, że widzieliśmy, że Wiolka wrzuciła program, ale nie można jej skomentować, więc przekaż jej, wiemy, że się z nią trzymasz, że super program. I wydarzyła się zupełnie inna rzecz. Wydarzyła się totalna odwrotka. Ludzie, którzy chcieli mi przekazać dobrą wiadomość, zaczęli się starać tak bardzo, żeby to do mnie dotarło, żeby docierało z różnych stron, tak, których się nawet bym nie spodziewała. I jest to mega miłe. Mhm. I polecam wyłączyć komentarze. Dużo ludzi też pisało, że skracam sobie zasięgi tym, że wyłączyłam komentarze. Mhm. Wali mi to totalnie. Wali mi to. Bardzo mocno mi to wali, nie? To ma obejrzeć, ten obejrzy, ten trafi gdzieś z polecenia. Twoi ludzie na pewno, bo masz też sporo ludzi za sobą. Nawet jak ja wrzuciłam pytanie, taką, wiesz, pytanie, kogo zaprosić do tych live'ów, jak wpadłam na pomysł, to bardzo dużo osób pisało, że Wiolkę, Wiolkę, dużo ludzi jest za tobą. No, więc bardzo oni na pewno trafią, a przynajmniej widzisz, no, przynajmniej się nie borykasz z czytaniem jakiegoś syfu, nie? Bo to jest niesamowite, jak czasami jakaś frustracja jest wylewana. Też no nie pomogła ta sytuacja z tym do bigosu, nie? To jest, Jezu, mnie to tak denerwuje od kilku lat, że, ale mam wrażenie, że to już trochę spada, nie? Zauważyłaś to? Ja nie. Nie. Nie, ja niestety nie zauważyłam do bigosu, u mnie pojawia się notorycznie, to w ogóle u mnie nie zmalało, nie wiem jak tam u was, u reszty dziewczyn. U mnie to jest cały czas to samo. Nawet opowiem wam historię, która miała miejsce tydzień temu. Poszliśmy z Tomkiem, to już było takie naprawdę chore. Poszliśmy sobie na spacer, specjalnie wyjechaliśmy gdzieś w pizdu, 2 godziny drogi, pojechaliśmy do nad morze. Kaszka, byłyśmy tam kiedyś, tam gdzie były futry. Wiesz gdzie? Tak, tak. Bardzo fajna miejscowość, bardzo wam polecamy, tylko nie wiemy, gdzie to jest, ale... Czekajcie, to jest zaraz koło tego, koło... Aha. Nie, na plaży, ten obóz koncentracyjny. Sztutow, za Sztutowem. Za Sztutowem, tak. To było? No właśnie. Za Sztutowem. Może ktoś nam podpowie. Sztutow, Daria pisze Sztutow. No więc, no a za Sztutowem my byłyśmy gdzieś, nie pamiętam jak to się nazywa. Krynica Morska, tak. Dzięki, Czajka, Jod Czajka, dzięki. Ja staram. Dziękuję, bardzo was kocham, że mnóstwo ludzi powiada. Ja tak. Krynica, dobrze, czyli Krynica Morska. Pojechaliśmy do Krynicy Morskiej. Kąty rybackie. Za 500 dla żółty. Dobra. Kąty rybackie? Kąty rybackie, tak. Dobra. No. Pojechaliśmy tam z Tomkiem sobie na spacer. Na plaży jesteśmy tylko my i trójka ludzi. Idą sobie razem we trójkę. Nic, pusta plaża, nikogo. Mijamy ich, tam sobie patrzymy na morze, na las i tak dalej.
No i wracamy, nie wiem, minęliśmy ich, już minęło 20 minut, więc my zawracamy, a na plaży jest napisane wielkim, taki wielki napis, patykiem, bigo, bęk. Więc nawet po spaceru, gdy na plaży są trzy osoby, podczas kwarantanny ten bigos się znajdzie. Tomek się oczywiście bardzo wkurzył, dogoni ich, to pewnie się komuś, no spokojnie, niestety mali ludzie zawsze będą się plątać pod nogami, jak to mój mąż mówi, to jest święta prawda. Oni będą zawsze i wszędzie, trzeba się z tym liczyć i nic, no trzeba im gdzieś tam wpuścić takiego podejścia. Przepraszam, bo musiałam tutaj się, muszę się doświetlić. No, dobra, ale wiesz co, właśnie chciałam cię zapytać, bo tak, dla wszystkich, którzy, na pewno większość z was ogarnia sytuację z do bigosu. Kiedyś Rafał Paczyś skowerował Wiolkę, tam padało do bigosu, ludzie to przyjęli jako prawdę absolutną do powtarzania, że kobiety się nie nadają na scenę i do bigosu. I cały absurd polega na tym, że Paczos nawet nie zdawał sobie sprawy bardzo długo, co on zrobił. On się dowiedział w trasie w zeszłym roku, jak byliśmy razem w autobusie, że ludzie z taką agresją często używają tego do bigosu, tak jakby stali się wyznawcami tej idei, gdzie tam to był po prostu żart. I Paczos cię zaprosił do Czarnej Wołgi, jak się zorientował i dowiedział o całej sytuacji, rzeczywiście dostałaś po dupie za to do bigosu. Jakby wyjaśniliście sprawę, a to nadal trwa. I ja wiem, bo nieraz się spotkałam z tym, że ludzie czasem chcą zażartować w ten sposób. Myślą, że jest to śmieszne. Nie, to nie jest śmieszne, bo ładunek emocjonalny jest zbyt duży w tym dobigosu. Taka jest prawda. Często w tym dobigosu się kryje dużo więcej niż tylko żart, nie? Dlatego nas, dziewczyny, ten komentarz tak denerwuje, boli, nie chcemy go, po prostu go nie chcemy, nie? Jeżeli nie chcesz naszej komedii, to po prostu odejdź, idź, jest mnóstwo facetów, których możesz oglądać, ale nie pisz nam do bigosu, bo nie ma w tym niczego fajnego. I teraz, Wiolka, ciebie to uderzyło najbardziej, bo on skowerował ciebie. I teraz powiedz mi, czy, bo na początku na pewno to musiało boleć, co? Jak wrzucałaś cokolwiek i wszędzie dostawałaś do bigosu. Tak. A jak jest teraz, bo to jakieś 2-3 lata minęły, myślę? Czy ile teraz lat? Ja myślę, wiesz co, ja teraz to traktuję jako swoją siłę, w takim sensie, że skoro i tak już ci ludzie mnie nienawidzą, to bardziej mnie nienawidzić nie mogą. Skoro ja już znam mojego wroga, który maks to może zrobić, to umieścić mnie w kuchni, no. To naprawdę nie wie z kim walczy, bo ja jestem dosyć silnym przeciwnikiem i sram na umieszczenie kobiety w kuchni, umówmy się, no tym bardziej jestem chujowa w tej kuchni. Więc totalnie mi to nie robi i wydaje mi się, że wzmocniło mnie to psychicznie. I wierzę w mądrych ludzi, wierzę w to, że mam, właśnie mam mnóstwo swoich ludzi, jak tak to powiedziałaś dzisiaj. Ja bardzo bałam się, słuchaj, wrzucenia w ogóle tego materiału. Zacznijmy od tego, że ja ten materiał nagrałam, jak byłam blondynką, tak? To możecie zauważyć, wrzucenie tego materiału zajęło mi 2 lata. 2 lata. O, co ty gadasz, ale właśnie przez tę całą nagonkę z tym dobigosu krążącym, przez to się bałaś? Nie tylko. Dostawałam różne komentarze właśnie, że kobiety wulgarne, to co mówię w swoim materiale zresztą, że jestem wulgarna i tak dalej, że patologia. Tam dużo rzeczy też moi rodzice dostawali informacji, że mają patologiczną córkę. Fala hejtu nie sięga tylko mnie. Fala hejtu sięga wszystkich z mojego otoczenia, przede wszystkim mojej rodziny, właśnie moich braci i tak dalej. Więc ja rzucając coś w internet, musiałam nastawić moją rodzinę, że słuchajcie, wyleje się gówno burza. I tak jak teraz dostawaliście informacje i telefon od znajomych, że macie patologiczną córkę, to po tym materiale będziecie dostawać 700 razy więcej takich informacji. Ja szczerze mówiąc, bardzo się bałam z tym materiałem. Robiłam wszystko, żeby go nie wrzucać, tylko widziałam, że ludzie już zapominają, że ja w ogóle istnieję. I niestety to bycie komikiem polega na tym, że trzeba tym ludziom się przypominać, że się jest, nie tylko jeździć po miastach, tak. Ale tą popularność, czy tam widzów zbierać, budować i trzeba tak. Im coś dać, trzeba im dać siebie. I ja długo myślałam nad tym, co zrobić, czy wyciąć moje kurwy, czy wyciąć przekleństwa, czy wrzucać cokolwiek, że znowu będzie bigos. I pojechałam montować ten materiał i to... W końcu się odważyłam, bo dużo też moich kolegów, którym serdecznie dziękuję, ze środowiska, mówiło, Wiolka, wrzuć, właśnie Mieszko Minkiewicz, Skutek, Bora, którzy wrzuć, kurwa, wrzuć, wrzuć, ludzie na ciebie czekają, wrzuć, wrzuć, musisz wrzucić. I się bałam właśnie, że rodzina się ode mnie odwróci i tak dalej.
No już tak, no niestety, ale w końcu znałam, dobra, wrzucam, no jest ten dzień kobiet, jesteś kobietą jaką jesteś, kobiety nie są tylko takie, siakie, srakie i chuj, najwyżej to, że jesteś wulgarna, to albo cię pokochają, albo będziesz w bigosie, więc pojechałam montować i podczas montowania zobaczyłam te wszystkie bluzgi, chociaż bardzo mnie bawi ten materiał. Miałam takie, kurwa, co tu wyciąć, nie? To jak ja tą kurwę wytnę, to będę udawała kogoś, kim nie jestem. Ja rzucam te kurwy, jestem tą typiarą z bloków, która rzuca chujem pizdą. Nie, nie ma szans, więc nie wyciąłam nic, bum! Nie wyciąłam żadnego przekleństwa, nic praktycznie nie wyciąłam. To jest najlepsze. Jedyne, co robiliśmy podczas montażu, to ustawialiśmy, z której strony ma być ujęcie, żeby mnie nie ucinało po prostu. I to wrzuciłam. Postawiłam na wszystko i nie żałuję. I widzisz, teraz jak mówiłaś całą jakby historię dojścia do momentu, w którym się decydujesz na wrzucenie tego materiału, ludzie pisali hashtag Team Biolka, co jest zajebiste, bo wiesz, o co chodzi, że tak naprawdę chyba tylko bycie sobą gwarantuje nam, że będziemy przez jakąś grupę akceptowani i lubiani, nie? Wiesz, tak. Mogłabyś powycinać, mogłabyś się odmienić, ubrać w garsonkę, ale wiadomo, że to nie byłabyś ty, nie? No. Próbowałam kilka razy na scenie nie przeklinać, to nie wiedziałam, co mam mówić. To jest z jednej strony chore, a z drugiej strony, nie umiem. Ja podbijam emocje, jak ja się denerwuję, jak coś przeżywam, to przeklinam. Jest Maria, no jestem z takiego domu, gdzie to przekleństwo zawsze gdzieś było, kurwa, pali mi się patelnia, ja pierdolę, nie wytrzymam, brakuje mi tego. Więc w domu się przeklinało, no bo to trudno, no jak komuś to nie pasuje, może wyłączyć, wyciszyć, nie wiem. Ciężko przepraszać za to, jakim się jest, absolutnie i w ogóle nie. Zajebiście, ja w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że tak długo trwał, wiesz, ten czas, w którym ty dochodziłaś do momentu, że tak, wrzucę ten materiał. Nie, w ogóle nie sądziłam, że to były takie... No byłam, zobacz, byłam blondynką, to zobacz, po odroście, kurwa, mogę sobie to odroście ją poznasz, no tak. Ty, no, rzeczywiście. No, rzeczywiście. No, więc trochę to trwało na szczęście, właśnie chłopacy mnie pchnęli, bardzo mocno mnie pchnęli. I dali mi taką siłę, mówię, no i chuj, że jesteś wulgarna, no przecież to ty, no za to ludzie cię lubią, za to, wiesz, oni się śmieją na twoich występach, no bo ze mną występowali przez te 2 lata, widzieli, co się dzieje na sali, ja też widziałam, nikt nigdy do mnie nie podszedł po występie, powiedział, proszę pani, ale to było wulgarne, nie. No ale właśnie, widzisz, bo to jest to, ja miałam też w zeszłym tygodniu live'a z Olką i gadałyśmy o tym, że na występach mamy wokół siebie ludzi, którzy nas lubią i dają nam tylko feedback pozytywny. I dopiero w momencie, jak wrzucasz w net coś, to się okazuje, że jest dużo więcej ludzi, którzy, wiesz, myślą inaczej. I wtedy się zderzasz, wiesz, z ewentualnym jakimś tam atakiem, nie? Więc w ogóle zajebisty motyw z tym, że wyłączyłaś dla własnego zdrowia psychicznego, że wyłączyłaś komentarze. Bardzo dużo tutaj ludzi pisze hashtag murem za Biolką, Biolka do stand-upu. Różne takie. I bardzo dobrze. Bardzo, bardzo się cieszę, gdzieś tam będę robiła wszystko, żeby dalej robić ten. Tak. Słuchaj, ja zanim ten, bo teraz mi coś głowa podsunęła, taki jeden wątek, ale myślę, że gładko przejdę do niego, wspominając wczorajszy live, dobra? Ja nie wiem, czy ty wczorajszy oglądałaś z Pawłem Chałupką. Jeżeli są tu osoby, które były z nami wczoraj, dostałam informację od Pawła, że po pierwsze, nie dostał żadnych cycków na priwa, to jest taka informacja dla tych, którzy byli, 0 cycków przyszło, ale jest sukces Insta swatki, przyszło bardzo dużo wiadomości od dziewczyn, także taki sukces połowiczny, że już coś się dzieje, prawda? I zachęcam dalej do pisania do Pawła. A jak jesteśmy przy cyckach, Biolka, ty słynęłaś kiedyś z takiej zabawy, że lubiłaś pokazywać cycki, nie? Tak. A to nadal masz? Nie, teraz tylko Tomkowi starzeje się, ale pokazałam kiedyś. Moje najsłynniejsze pokazanie cycków było w pociągu, kiedy po prostu wracaliśmy z jakiegoś występu. To chyba były improwizacje i naszło mnie takie, ej, pokazałabym komuś cycki. No to Łukasz Ławniczak chyba z okazji, mi pokaż, nie, sobie nie. I akurat pociąg zatrzymał się w Szczerym Polu i w Szczerym Polu stał sobie taki stary. Siwy pan, taki dziadziuś tam coś robił na tym polu, więc ja na dół okno, gwizdnęłam, pokazałam mu cycki, no to on przepięknie skinął po prostu kapelusikiem, podziękował i pociąg pojechał. To trochę tak jak... z pociągu.
trochę takie misyjne pokazanie cycków. To też nie temu panu. Trzeba wybrać, komu pokazać cycki. To nie może być taki, znaczy to nie był przypadkowy pan, ja wybrałam, tak, bo mogłam pójść sobie pochodzić, poprzedziałać, pokazać cycki komukolwiek. Ja wybrałam jednak tego starszego pana, który prawdopodobnie w swoim życiu już więcej cycków nie zobaczy. Przynajmniej moich. Przynajmniej w tej formie też. Ty jesteś młoda i wiadomo, że to wszystko inaczej wygląda. Co tam, słuchaweczka z euforii. Pojawiła się, widzę, Róża. Czy wy, bo ty, Wiolka, przez lata poza stand-upem też robiłaś dosyć często improwizacje. W Gorącej Wodzie Kompanii, no wiadomo, że to już jest historia, ale cała ekipa w Gorącej Wodzie Kompanii gdzieś tam sobie funkcjonuje z impro. Czy ty coś robisz jeszcze regularnie? Regularnie już nie. Niestety już nieregularnie, no bo właśnie bardziej poszłam w zjedzenie ze stand-upem i ten stand-up pochłonął ten czas i możliwości. Jestem w duecie z Gosią Różą Różalską, która gdzieś tutaj już się przewinęła, ogląda nas, słucha, pozdrawiam serdecznie. I ona też jeździ po świecie, tato już w ogóle szaleje, bo i Australię, Stany, Berliny, wszystko. Więc ciężko nam się zgrać, ale podejrzewam, że wrócimy do tego, nie? To nie jest projekt zamknięty, że koniec, ale tak, robimy improwizację teraz rzadziej, ale jeszcze robimy. A dla ciebie chyba to impro to jest tak jak dla mnie, że ja tam raz w miesiącu robię 7 razy 1 z chłopakami, tak po prostu, wiesz, dla czystej przyjemności, a tak naprawdę głównym zajęciem jest stand-up, nie? To chyba też podobnie, że tam co jakiś czas po prostu wjeżdża impro. Ktoś tu napisał, jedne cycki wielki, duży krok dla ludzkości. No pewnie. Słuchaj, jest jeszcze, bo dużo jest wątków, bo ty jesteś barwna, wiadomo, i aktywna, i dlatego ja tak, wiesz, czasem przeskakuję, ale chciałam, nie wiem, czy wszyscy, jeżeli nie, czy wszyscy widzieli twoje relacje w trakcie kwarantanny. Polecam na codzienną nudę relacje Wiolki i też angażowanie do takiego twórczego myślenia. Chcesz coś powiedzieć, czy ja mam powiedzieć o tych pomysłach, co tam się dzieje? Bo ty codziennie coś wymyślasz, nie? Codziennie coś wymyślam. Codziennie, właśnie od tam 8 czy 9, odkąd zaczęłam być w domu, powiedziałam moim ludziom, że od dziś w ramach kwarantanny zapewniam rozrywkę i będę wymyślała różne durne challenge, tylko po to, żeby ją dźwigać energetycznie. Tak. I tak faktycznie jest. I tak jak na początku było super łatwo, tak z dnia na dzień, no już ma od 8 czy 9 minęło trochę czasu, tak? Mamy do... I nie ma tak, że ja mam weekend wolny. Nie. Właśnie Tomek często mówi, dobra, napisz mi po prostu, że nie masz pomysłu. Ja mówię, nie, Tomek. Ja się czuję, jakbym ja dźwigała ich wszystkich, no bo ludzie też mi piszą, ale oni się upominają. Kaśka, ludzie się upominają. Wiolka, czekam na zagadkę. Wróciłam z pracy, ciężko mi jest, mam dzisiaj fatalny dzień, czy będzie dzisiaj zagadka, więc ja też czuję ciężar, że ktoś wrócił z pracy. Nie wiem, co ktoś robił w pracy, nie? Ale jestem, wiesz, taka, czuję się odpowiedzialna za to, żeby dźwigać tych ludzi i sobie się zastanawiam, co sobie wsadzić w nos, kurwa, nie? I wiesz, bo ty dużo właśnie wkładasz w różne, jakby na siebie nakładasz, na... Tak, albo chowam we włosy, różne takie nie? I na przykład jest zagadka, jakie 3 rzeczy mam we włosach, nie? No i tam ludzie obstawiają i jest na przykład pióro, brawo, gratulacje. Ja tam jeszcze miałam jakąś umowę o kupno sprzedaży auta i chyba gumy kulki, ale chodzę i wymyślam. I najlepsze jest to, że ja to tak zawsze pod wieczór wpuszczam i teraz później to wpuszczam. Tak jak na początku pisałam o 18, tak teraz już jest 21. Tak. To tak jak ja z live'ami, nie? Na początku, ja tak godzinkę przed, już wiesz, byłam pomalowana, już miałam wszystko ustawione, nie? A teraz po prostu ścigam się z czasem i tak jest za 3, a ja jeszcze, wiesz, jeszcze coś latam, nie? Zasapana, odpalam to. No, to tak. Słuchaj, no to wszyscy czekają, co się wydarzy w ogóle za miesiąc, nie? Bo to już, czekaj, to wtedy będzie miesiąc, no, 6 tydzień, 7 tydzień, o Jezus Maria. Ja nie wiem, jak będzie, to jest... Najgorsze jest to, że ja chodzę po domu i to jest taki wysiłek. I Tomek już się denerwuje też, bo widzi, że ja chodzę po domu i coś narzucam nagle na siebie, chodzę z jakimś krzesłem na plecach, mówię, kurwa, co teraz? Nie, ja nie wiem, poczekaj, nie wiem. Ja chodzę z tym krzesłem, wciągam, wymyślam. Ale w końcu wymyślam codziennie i do wygrania jest nic. I niesamowite jest to, że ja mówię tym ludziom, że jest nic do wygrania,
I moi kochani ludzie, jak już wygrają, to nie, coś tam trafi w coś, że włożyłam Tomkowi na głowę w dupę. I ludzie obstawiali, a widziałem, że włożyłem głowę w dupę, widziałem. Tak się cieszę, że wygrałem nic. I ja jak widzę dobrą odpowiedź, to ja się tak cieszę, że ktoś wygrał nic, że ja nie mogę uwierzyć, nie? Wspaniale. No i to jest cudowne. A ty na początku tej zabawy określiłaś mniej więcej, przepraszam, do kiedy to będzie trwało, czy nie? Nie, no kwarantanna, no debilka rzuciłam te kwarantanny, a to trwa już nie wiem ile i przedłużają, no to jadę z tym, nie wiem co będzie dalej. Ja się naprawdę boję, bo się boję swojego mózgu, bo nie, ja się boję o tych ludzi, że oni będą o wiele bardziej skrzywieni po tej kwarantannie niż przed, no ale są ze mną cały czas, więc... O, nawet ktoś tu napisał, że ja raz wygrałam nic. No widzisz, są nawet tutaj ci ludzie, którzy ten... Czekaj, a ty dzisiaj jeszcze nie wrzuciłaś, bo to wczoraj było tam, to z bananem, z tym rysowaniem, to było wczoraj, nie? Tak. Wczoraj był Meksykanie z brwi. Tak. Dzisiaj coś będę musiała wymyślić po twoim live'ie i też będę znowu chodzić. Będę musiała na początku zmyć makijaż, przetłuszczyć sobie włosy. I chodzić, szukać czegoś, wymyślać coś. Bo to jest takie wymaganie, że do tej twojej zabawy z ludźmi ty musisz mieć tłuste włosy, tak? Tak, bo najlepsze jest to, że ja generalnie zazwyczaj miałam tłuste włosy i pewnego dnia myłam włosy i ktoś napisał, Fiolka, jak mogłaś to zrobić? Przecież kwarantanna narodowa. Zawsze miałaś tłuste włosy, czemu nam to zrobiłaś? Nie, że już się przyzwyczaili do tego, że mam te tłuste włosy. Gdzie jest opryszka? Opryszkę właśnie, to też jest cudowne, bo mam opryszkę już nie wiem ile czasu i ludzie kochają tą opryszkę. Ona tutaj jest jeszcze, o. I ludzie prawie z każdej wiadomości, jak coś zgadują, piszą opryszka. Odgadują, że opryszka. Zaraz się pewnie pojawi hashtag Team Opryszczka, bo tu są bardzo uważni słuchający i tak wiesz, hashtagami właśnie z tymi teamami czasem zarzucają nam tutaj ten czat. Ktoś napisał też, Wiolka, jakbyś już miała problem z tym, z wymyślaniem, jak już się wiesz, przegrzejesz, to wymyśl challenge na wymyślenie challenge'u. Coś czuję, że dzisiaj Wiolka ogłosi wymyślane wspólnie challenge. Tak, to jest genialne. Czemu ja wcześniej na to nie spadłam? Nie wiem, bo jeszcze może nie jesteś aż tak zmęczona tym wymyślaniem. Ale to śmieszne, bo ten, gadałam z jedną osobą, która też tam aktywnie działa podczas kwarantanny, robi coś tam dla ludzi i mówił mi chyba po 5 dniach, kurde, ja nie mam czasu na nic, bo co ja w ogóle ogłosiłem, że ja to codziennie będę robił, nie? To jest tak, że w pewnym momencie człowiek tęskni za tym, żeby sobie normalnie serial obejrzeć, nie? No. Tak jest, nie? Ale no nic, no ja... Jak już się zobowiązałam, to będę się tego trzymać, także dla wszystkich ludzi, którzy liczą na to, że będą codziennie zagadki, durnoty będą spokojnie. Nie wiem, choćby miał mi się łeb przegrzać, to dam radę, chyba. A jak twój mąż reaguje na te twoje próby, jak ty tam sobie kolejne rzeczy nakładasz na głowę, wiesz, gdzieś tam no, przytykasz w różne otwory? A był taki moment, że Tomek mówi, a mogę ja też wystąpić? Aha. I pojawił się jako barman i był przeszczęśliwy i cały czas przypytał, i co piszą, coś piszą, system, nie? I tam ktoś tam coś napisał, więc on się cieszył, ale na drugi dzień jak trzeba było wymyślić, mówię, Tomek, to chodź mi połóż coś i myślić, on, nie, już nie chcę, nie. Ale on po jednym wymie? I uznał, że już nie, ale czasem się denerwuję, bo naprawdę wymyślanie moje, no ja... Potrafi trwać godzinę, że ja chodzę po domu i naprawdę szukam czegoś, co wymyślę, sobie przekładam, zarzucam. No, wczoraj właśnie jak wyszłam, już wymyśliłam, żeby narysować ten nos między brwiami, że to będą, że brwi to będą wąsy Meksykańca i oko. I on, ja wychodzę z łazienki z takim zdziczałym wzrokiem, że już coś mam, ale jeszcze do mnie nie mów. On mówi, nie, ja już kurwa nie wytrzymam z tobą, nie? Już czasem się już denerwuję, no ale co może zrobić? No nic. No nic, już się władował, no i koniec, no. Koniec. A, tak. Wiedział, co brał, właśnie to chciałam powiedzieć. Czasem tutaj też, bo powoli nam, wiesz, wiadomo, czas tu zapierdziela, więc, a ja będziemy musiały skończyć przed pełną godziną, bo nam urywa, wiesz, nagle, więc jak nie skończymy,
No naprawdę. I nawet jak czasem kończyłam, jak była 57 minuta, potem zapisywałam live'a i był urwany w połowie zdania. Aha, właśnie, dla wszystkich informacja. Ja jak zawsze zapisuję te codzienne live'y. Jak zawsze przez 24 godziny możecie obejrzeć ten, jeżeli ktoś teraz dołączył, bo ktoś pisał, że w 40 minucie się dołączył, na spokojnie będzie zapisany. I też info od razu teraz Wam powiem. Jutro moim gościem o 18 będzie Karol Modzelewski. Zapraszamy. O, fajnie, zapraszamy. Lubisz Karola, co nie? Ty czasem z nim... Bardzo. Pisz... No. Tak. No i dobrze. Bardzo lubię Karola, bardzo. No i dobrze. Możesz mi podpowiedzieć jakiś wątek, który poruszyć, jakiś taki krępujący? Tak, żeby, wiesz, spłonął. Wątek krępujący, żeby płonął. No. Może to o tym, jak on zamoczył kuja w drzemie. To jest mega śmieszne. Słyszałaś to? Nie. Słyszałaś tego? Nie słyszałam, ja sobie to zapisuję. Ale to tak się nazywa ta historia, tak? Powiem, a Karol, powiedz, jak zamoczyłeś. Mhm. Dobrze. Ja nie, wiesz, nie, żartuję. Kasia, ja żartowałam. Nie, ja to zapisuję. Zamoczył. Mhm. Cecha, nie? Dobra. Coś jeszcze? On ma tam kilka. W drzemie, w sałacie, różne rzeczy, ale ogólnie to jest... Dobrze, czyli on ma tam różne miejsca. To człowiek. Tak, no mógłbyś sobie tam zamoczyć. Dobrze, dobrze. Fajnie, jesteśmy dorosłymi osobami, możemy żartować jak chcemy. Wiolka, powiedz mi, poza tym wymyślaniem, poza gotowaniem niesamowicie niedobrych potraw, tym razem wegańskich, czym się jeszcze zajmujesz na kwarantannie? Czy coś możesz naszym ludziom polecić? Nie wiem, coś do odsłuchania, coś do obejrzenia? Dawaj. Słuchajcie, ja przede wszystkim w ogóle wkręciłam sobie to, że spacery i wkręciłam sobie zdrowy kręgosłup, ponieważ, słuchajcie, nie wiem, czy widzicie, nie wiem, czy Wam pokażę, mam mega krzywy kręgosłup. Muszę to zrobić tak. O, widzicie mój prawy bark? Ten? No ja też tak potrafię zrobić, nie? Nie, to jest u mnie naprawdę, nie? No. Ja sobie wkręciłam, że będę ćwiczyć codziennie zdrowy kręgosłup i spacery. I skręciłam sobie naprawdę, ćwiczę codziennie i spaceruję po 2 godziny, po godzinę, po 2 godziny i tak dalej. Więc polecam wszystkim spacery na świeżym powietrzu. No, chciałam zacząć uczyć się włoskiego, ale nie mam na to czasu. Tak, włoskiego? Aha. Włoskiego. A skąd teraz zainteresowanie włoskim? Bo tak nagle wrzucasz ten temat? Wczoraj gdzieś usłyszałam język włoski. I to wczoraj? Wczoraj postanowiłaś, że się będziesz uczyć włoskiego, ale na razie nie miałeś czasu. Dobra, okej. Okay. No dobra, dobra. No to jeszcze chwila, no dobra. Bo ja mam książki, bo już kiedyś próbowałam zrobić, znaczy już robiłam podejście do włoskiego i nie umiem tam ciao, tutti, come stai i tak dalej, ale gdzieś tam mi ten zapał już się ochłodził i tak dalej. I wczoraj też usłyszałam w jakimś serialu coś, język włoski i myślałam, o Boże, jutro zacznę. No dobra. Czyli tego nie robisz, bo właśnie pytałam, czy coś właśnie polecasz, żeby robić, ale na razie polecasz coś, czego jeszcze... Ćwiczenia, ja polecam ćwiczenia fizyczne, polecam ćwiczenia fizyczne i właśnie polecam stawić czoła temu, czego nienawidzimy, czego nie lubimy, czego nie umiemy i ja właśnie stawiam czoła temu jebanemu gotowaniu, nie? To jest niesamowite, to jest niesamowite, że ty od 2 lat się nie poddajesz. No. I codziennie gotuję, codziennie nowe rzeczy gotuję i one są różnie, ale większość, tak 80% dań jest niezjadliwa. Mhm. Nie? No nic, no. No może jak się spotkamy za 10 lat, to będzie jakiś, wiesz, będziesz miała już jakiś taki wypróbowany przepis, który był naprawdę dobry, nie? Wiesz, ja bym tak chciała, a w ogóle był taki plan, że nie dość, że się nauczę, to będę jeszcze skracać czas przygotowania do minimum, żeby na szybko to wszystko robić. Jestem taką kucharką, że wiesz. No jak to są te takie dobre kucharki, że biorą coś, z niczego robią i ja tylko wiesz, tam dokładnie tak. Wiem co z czego, ale ściemniam, że a no to i to. Ja ostatnio oglądałam, mogłabyś się zainteresować, jest w Stanach taki program kulinarny, najgorsi kucharze na świecie, coś takiego. Boże, i... widziałam to, ja pierdolę, nie wierzę. Wspaniałe, naprawdę wspaniałe, nie? Ale ja wiesz, że ja tam powinnam być, tylko że dla mnie to każdy może być kurwa najgorszym kucharzem. No kto to kurwa wymyślił, że... No nie wiem. To wystarczy zrobić, przypalić wszystko. No tak, ale tam są, wiesz, połączone talenty, nie? Że i prezentacja, i przypalenie, niedogotowanie, coś się wywala, coś się przewraca. No. A ty to naprawdę oglądasz?
No oglądałam, jeden odcinek i mi wystarczyło, nie? Jeden odcinek obejrzałam, tak, tak. No, ja tak, wiesz, skaczę po różnych rzeczach, nie? O, dzisiaj na przykład oglądałam, nie wiem, czy ktoś z Was oglądał, serial na Netflixie Unorthodox, chyba tak. Unorthodox. Dziewczyna ucieka z Nowego Jorku ze wspólnoty ortodoksyjnych Żydów do Berlina i ten. Trochę momentami wolny, ale cała ta historia wyjścia i w ogóle, wiesz, pokazana ta społeczność nieortodoksyjnych Żydów i pozycja kobiety i tak dalej, no. Ciekawe, ciekawe po prostu do obejrzenia. Nigdy nie myślałam o tym, jaka jest pozycja kobiety wśród ortodoksyjnych Żydów w ogóle. No to, wiesz co, obejrzyj sobie, bo to jest całkiem uderzające, że to nadal tak wygląda. Całkiem uderzające, no. No. Tutaj ludzie coś piszą, że co, polecam. A tak, ocalały, Boże, Designated Survivor, jak to było, no wiesz, ten zastępczy prezydent zostaje prezydentem, zastępczy prezydent. Ja powinnam robić recenzję filmów, nie? I ale ten wiesz, zostaje, ten. Ja wczoraj oglądałam film o tym czarnoskórym. Martin Luther King. O nim oglądałam film wczoraj i płakałam. Ja jestem coraz psychicznie. Nie wiem, czy pan, moje drogie panie, też hormony biją na mózg tak bardzo podczas tej kwarantanny. I ja oglądałam ten film i płaczę jak bóbr nad tym, że nie jestem czarna, że chciałabym być czarna, że ja chciałabym walczyć o prawa ciemnoskórych ludzi, że dlaczego nie ja. Że dlaczego oni. I ja nie, dotarło do mnie, że nie mogę oglądać smutnych filmów. Mhm. Nie oglądam smutnych filmów w Polsce z kwarantanny, ani smutnych seriali, więc ludzie chciela włączyć światło. A właśnie, bo ci słabo widzę. No właśnie, ludzie też chcą cię jeszcze zobaczyć. Zobaczcie, jak ładnie widać. Ale ktoś tu jeszcze... Ale oglądam... Słuchajcie, jeszcze tutaj szybko ci powiem, bo to widziałam, że wiele jakieś seriale. Brooklyn Nine-Nine. To jest... A mój gdzie ukochany. To? Gdzie na Netflixie. Brooklyn Nine-Nine. O Jezu, to jest tak... Ja sobie zapiszę. Zaraz po moczeniu przez Karola w dżemie. Koniecznie. Słuchajcie, wszyscy ludzie, Brooklyn Nine-Nine. No i oczywiście przyjaciele lecą po raz 2004 już. Ale trzeba ich, bo to też jest takie bardzo wyciszające, uspokajające i tak pozytywnie nastawiające. Ja jestem za tym, żeby ładować sobie dobrą energię. No wczoraj pojechałam z tym Kingiem i właśnie faktycznie płakałam, że nie jestem czarna, a to nie o to chodzi. Nie? Ty już masz dziwne takie, wiesz, płacze, nie? Może ty jesteś, wiesz, w takim momencie, że jesteś bardziej wrażliwa w ciągu miesiąca, bo... Ale nie, jestem po okresie, na spokojnie, jestem po okresie. Masz te takie ten. Przepraszam, bo jeszcze chciałam tylko powiedzieć, bo ktoś polecał odnośnie pozycji kobiet kalifat. Właśnie mignął mi na Netflixie, ale nie wiem, czy po tym Unorthodox teraz włączenie kalifatu to nie będzie tak za dużo, nie? Ale może nie, zobaczę. No. Co? Nie, ktoś mi powie, jestem czarna, ale w jednym miejscu. No to możesz zawalczyć o tym. Wiolka, jakie masz plany teraz na ten tydzień? Nie, na ten tydzień. Aha, właśnie, słuchajcie, w ogóle mogę zrobić mini reklamę? No przecież wypuszczam cię, no. Dobrze. No. Na ten tydzień. 3 kwietnia o godzinie 20 jest stand-up online. Tą ekipa z Warszawy już robiła pierwszą edycję i teraz jest druga edycja tego, więc zachęcam. Będę miała swój mini segment dwuminutowy. Za pierwszym razem byłam gościem telefonicznym. Teraz dostałam propozycję mini segmentu. Nie będę Wam mówiła, jaka będzie moja rola, bo bez sensu to zdradzać. Ale zapraszam wszystkich serdecznie. Jak piszecie stand-up online, to na bank to znajdziecie. Jacek Borkowski, Zalewski, Karol Modzelewski, będzie Rafał Rutkowski, będzie ten młody, Boże. Ten młody Tomek Kołecki? Tak, Tomek Kołecki. Znasz Tomka, no co ty? Ja wiem, mam pół mózgu, jeszcze byłam tam ostatnio w pracy. No. Ale mam takie pamięci. Więc tak, zachęcam serdecznie, będzie mocna ekipa i pewnie jeszcze kilku innych gości, których już to kurwa zapomniałam.
Ja jutro, bo jutro moim gościem tylko chciałam przypomnieć, bo to są codzienne live'y u mnie z gośćmi fantastycznymi. Jutro moim gościem będzie Karol Modzelewski, z którym właśnie też jeden z wątków, który chcę poruszyć, to jest stand-up online, bo on tym razem będzie reżyserował i chciałabym pociągnąć go trochę za język, ile tajemnic może zdradzić nam tutaj, czego tam się spodziewać. No, także jutro go podpytam, ale o drzemie też będzie podpytany. Będzie. Wiolka, jest 54. minuta i żeby nam potem nie urwało i te osoby, żeby mogły na spokojnie obejrzeć całość, to będziemy kończyć. I co? Tak. I bardzo Ci dziękuję za wizytę, dzięki, że się zgodziłaś, połączyłaś z nami. Możesz powiedzieć ostatnie zdanie dla naszych wspaniałych widzów. Słuchajcie, ja przede wszystkim, Kasiu, dziękuję Ci za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, bo mi niezmiernie miło podczas tej rozmowy. Tak. I dziękuję Wam wszystkim za to, że jesteście tutaj z nami i życzę Wam przede wszystkim zdrówka i życzę Wam debilizmów i nie traćcie siły, tam ducha, nie dajmy się temu wszystkiemu i bądźmy pojebani zawsze. O właśnie, a jak chcecie zerknąć, jak bardzo można być pojebanym, no to zapraszamy na platformy Wiolki. I tym samym motywujemy ją do zadania dnia, prawda? Właśnie, właśnie dziękuję. Za chwilę zacznie wymyślać. Dobra. Muszę wyciągnąć jeszcze to ujebane lasagne. Bo już się spaliło na bank. O Boże. Dobra, no to smacznego. To będzie przepyszna kolacja amerykańska. Ciskam. Dzięki bardzo. Cześć. Pozdro. Dziękujemy Wam bardzo. Cześć. Pa. Buziaki. I tutaj się przyciska. To ja przyciskam. Dzięki. Do zobaczenia jutro. O godzinie 8.